chcą przyłączyć się do Zjednoczonej Cerkwi, będą przyjęte. Jak dodał, Cerkiew Prawosławna Ukrainy nie będzie korzystać z przemocy i działań, które mogłyby przyczynić się do, jak to określił, niestabilności w społeczeństwie. Wczoraj swoje przejście do struktur nowej ukraińskiej cerkwi ogłosiła część parafian z moskiewskiego patriarchatu w Winnicy. Rosyjska cerkiew i podległe jej struktury na Ukrainie bojkotują powstanie niezależnej ukraińskiej cerkwi. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A w reakcji na utworzenie autokefalicznej ukraińskiej cerkwi prawosławnej rosyjscy deputowani zarzucili władzom Ukrainy łamanie prawa obywateli do swobodnego wyrażania poglądów religijnych. Zdaniem niezależnych komentatorów Moskwa nie może pogodzić się z utratą wpływów na Ukrainie. Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin oświadczył, że niższa izba parlamentu Rosji zamierza podjąć działania na rzecz ochrony duchownych, którzy na Ukrainie ucierpieli z powodu wiary. Wołodin zapowiedział, że Duma Państwowa przygotuje ustawę pozwalającą na przyznanie w trybie przyspieszonym rosyjskiego obywatelstwa Ukraińcom prześladowanym na tle religijnym. W ocenie niezależnych komentatorów w kręgach władzy i patriarchatu moskiewskiego panuje rozdrażnienie spowodowane utratą kontroli nad ukraińską cerkwią prawosławną. Dziennik Nowa Gazeta cytuje lidera opozycji Aleksieja Nawalnego, który stwierdził, że uzyskanie autonomii przez ukraińską cerkiew prawosławną jest porażką polityki Kremla i rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Podobne oceny wyraża część rosyjskich politologów, którzy przewidują dalsze pogłębienie izolacji Rosji na arenie międzynarodowej i kolejne porażki Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump oficjalnie powołał dowództwo sił kosmicznych. To pierwszy krok do utworzenia przez Stany Zjednoczone nowego rodzaju sił zbrojnych, którego celem będzie prowadzenie operacji militarnych w przestrzeni kosmicznej. Dowództwo sił kosmicznych przejmie kontrolę nad satelitami wojskowymi i będzie nadzorować wszelkie operacje w kosmosie. Amerykański prezydent zobowiązał też sekretarza obrony do przedstawienia Senatowi kandydatów do objęcia stanowisk dowódczych. W przyszłości będą oni kierować wojskami kosmicznymi USA. Obecnie Stany Zjednoczone mają 5 rodzajów sił zbrojnych. Wojska lądowe, marynarkę wojenną, siły powietrzne, korpus piechoty morskiej, a także Straż Wybrzeża. Siły kosmiczne mają być 6. rodzajem wojsk amerykańskich. Według Białego Domu zostaną one utworzone do końca 2020 roku. Prezydent Trump chce, aby Kongres przeznaczył na ten cel 8 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. Z San Francisco, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Marian, ja wiem, że teraz są przecenne święta, że są mega okazje, ale reklamy to żadnej nie będzie, proszę Państwa, absolutnie. 20. Czas na informację dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Jest porozumienie Ministerstwa Sprawiedliwości ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników sądów. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia otrzymają 1000 zł brutto nagrody, niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji. Również do świąt pracownicy sądów mogą liczyć na nagrody uznaniowe w wysokości średnio 534 zł brutto. Ponadto od 1 stycznia 2019 roku każdy pracownik sądów otrzyma podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 200 zł brutto. W ubiegłym tygodniu pracownicy sądów protestowali, domagając się podwyżki wynagrodzeń. Szef MSZ Jacek Czaputowicz potwierdza informacje o uwolnieniu polskich marynarzy porwanych pod koniec października u wybrzeży Nigerii. Wcześniej resort spraw zagranicznych przekazał w komunikacie, że członkowie załogi statku Pomerania Sky, w tym 8 Polaków, są w bezpiecznym miejscu i oczekują na powrót do rodzin. Minister spraw zagranicznych dziękował wszystkim zaangażowanym w akcję uwolnienia marynarzy. Bardzo cieszymy się z tego, że na święta będą ze swoimi rodzinami w kraju. MSZ koordynował pracę grupy międzyresortowej, tu prowadził negocjacje, ale chcę podziękować przede wszystkim armatorowi za skuteczne działania, a także władzom nigeryjskim za współpracę, no i doprowadzenie do pozytywnego finału w tej trudnej sytuacji. Pytany o stan zdrowia polskich marynarzy, minister Czaputowicz odpowiedział, że należy poczekać na ich powrót do kraju. Zapewnił, że są w kontakcie ze swoimi rodzinami. Spodziewamy się, że będą już niedługo w samolocie albo już w nim są. Jutro powinni być w kraju. Zobaczymy, jakie będą ich relacje z tego trudnego okresu, dodał szef MSZ. W Wiedniu zakończyło się forum wysokiego szczebla Afryka-Europa. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 20 państw. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Gospodarzami szczytu były Austria i Irlanda. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz mówił o tym, jak szybko rozwija się demografia Afryki. Mitte des Jahrhunderts
W połowie stulecia w Afryce będzie mieszkało 2,5 miliarda ludzi. Pod koniec stulecia aż 4 miliardy. Dlatego pomoc i inwestycje w Afryce muszą rosnąć, mówił prezydent Rwandy Paul Kagame. Wybraliśmy innowacje i digitalizację jako tematy obrad, bo one zwiększają produktywność w każdym sektorze gospodarki. Premier Mateusz Morawiecki mówił o zbliżeniu gospodarczym Polski z Afryką. Powstało 7 polskich biur handlowych na kontynencie afrykańskim. Kolejne otworzymy w Nigerii. W konferencji wzięło udział 800 osób. Z Wiednia Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna ogólnopolską akcję protestacyjną pracowników oświaty. Informacje o tym przekazał prezes Związku Sławomir Broniarz. Głównym postulatem Związku Nauczycielstwa Polskiego są podwyżki, powiedział w trakcie konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. Domagamy się. Wiceminister edukacji Marzena Machałek przypomniała, że od stycznia nauczyciele dostaną kolejny podwyżek. Dodała, że prawem związków jest protest. Związki zawodowe mają prawo też do protestów. W najbliższych dniach nauczyciele mają poznać szczegóły protestu, bo dzisiaj ZNP nie powiedziało, na czym będzie polegać. Sławomir Broniarz wyraził jednak poparcie dla rozpoczętego wczoraj protestu L4. To jest także troska o zdrowie uczniów, a nie tylko na zdrowie własne. W listopadzie ZNP przeprowadziło wśród nauczycieli ankiety, pytając o najlepszą formę protestu. Najwięcej osób opowiedziało się za protestem L4 i za strajkiem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Betlejemskie światło pokoju dotarło do Pałacu Prezydenckiego. Na krakowskie przedmieście w Warszawie przynieśli je harcerze, a odebrała je para prezydent Andrzej Duda mówił o... Światło, które łączy harcerze, ale my... Światło, które łączy nas, harcerzy Polaków, to właśnie polskie harcerstwo. Przez Polaków, przez Polonię kultywowane zwyczaje, zasady, to jest nasz niezwykły polski dorobek. Akcja Betlejemskie Światło Pokoju organizowana jest od blisko 30 lat. Inicjatywa wyszła od skautów austriackich. Każdego roku przed świętami odpalana jest świeca od wiecznego ognia w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Polska w akcji włącza się od 1991 roku. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Koszykarze Anwilu Włocławek przegrali na wyjeździe z rosyjskim zespołem Niżny Nowogród 62-86 w meczu 9 kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. To 5 porażka mistrzów Polski w tych rozgrywkach, a 2 z tym zespołem. Michał Mieszko-Gogol został trenerem występujących w Ekstraklasie siatkarzy AZS-u Olsztyn. Z 4 drużyną poprzednich rozgrywek podpisał kontrakt do końca sezonu. 33-latek zastąpił na stanowisku Włocha Roberto Santilego, który przeszedł do Jastrzębskiego Węgla, gdzie objął wakat po swoim rodaku Ferdinando De Giorgim. Ten szkoleniowiec trafił z kolei do Lube Civitanova. Gogol wie, że stoi przed nim odpowiedzialne zadanie, ale jest optymistycznie nastawiony do nowego wyzwania. Przyjmowanie drużyny po trenerze Santilego to jest duże wyzwanie. Jest świetny fachowiec i chylę czoła przed pracą, którą tutaj wykonał, żeby zrobił wszystko, żeby go godnie zastąpić. Ja tak naprawdę swoją pracę już zacząłem 2-3 dni temu od diagnozowania tego, jak grał AZS w tym sezonie i mam już pewne swoje przemyślenia i myślę, że te przemyślenia będę chciał jak najszybciej zastosować w najbliższych tygodniach. Wiadomo, że potrzebujemy trochę czasu, ale im szybciej wskoczymy na właściwe tory, tym lepiej dla nas wszystkich. Gogol przez ostatnie 2 lata był trenerem Stoczni Szczecin, która kilka dni temu z powodu problemów finansowych wycofała się z rozgrywek Ekstraklasy. Tak jak wcześniej, pracę w klubie będzie łączył z rolą asystenta selekcjonera reprezentacji Polski Witala Heinena. Gospodarze klubowych mistrzostw świata w piłce nożnej Al Ain FC pokonali zdobywcę Copa Libertadores River Plate Buenos Aires 5-4 w rzutach karnych i awansowali do finału turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 2-2. Słowenka Ilka Stuchec wygrała zjazd zaliczany do Pucharu Świata we włoskiej miejscowości Val Cardena. Druga była reprezentantka gospodarzy Nicole Delago ze stratą 0,14 sekundy, a trzecia Austriaczka Ramona Siebenhofer strata 0,51 sekundy. Polki nie startowały. A teraz to wszystko. Więcej o sporcie w Kronice. Do usłyszenia o 22.33. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A na zegarach 21.37.
Radia 24. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko raz jeszcze. Dobry wieczór. Drugą część magazynu zaczynamy od tematu, którym rozpoczynaliśmy część pierwszą. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie namawiał Radę Warszawy do zmiany decyzji sprzed dwóch dni i przywrócenia 98% bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. O komentarz w tej właśnie sprawie będę prosił już teraz Państwa i mojego gościa, a jest nim Jakub Pacan z tygodnika Solidarność i portalu Dysol.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Rafał Trzaskowski przekonuje, że ta zmiana tej decyzji to jest kwestia wsłuchiwania się w głosy warszawiaków i tego, że no, prawo do korekty decyzji na podstawie tych głosów ma jak najbardziej. Zupełnie inaczej sprawę widzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, choćby Paweł Lisiecki, który uważa, że to pochodna presji na władze Warszawy, a są też tacy, którzy dodają, że to tak naprawdę wszystko sprowadza się do kwestii wezwania na dywanik przez Grzegorza Schetynę Rafała Trzaskowskiego i udzielenia mu reprymendy, że cała ta sprawa rzutuje na pogarszające się sondaże Platformy Obywatelskiej w ostatnim czasie. Gdzie leży prawda, panie redaktorze? Myślę, że po trochu leży prawda we wszystkich tych tezach. Natomiast gdyby pan prezydent dotrzymywał obietnic wyborczych, to nie musiałby się teraz wycofywać. Ale też pan radny Błażej Poborzy mówił dzisiaj też w jednej ze stacji, że sam proces procedowania tego, i cytuję tutaj pana radnego, był skandaliczny, ponieważ gdzieś to zostało wyciągnięte z rękawa. Wcześniej nie było takich pomysłów i wszyscy byli zaskoczeni, tym nawet radni Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, którzy też są w Radzie Warszawy. To, że został wezwany na dywanik Rafał Trzaskowski, to mówił radny Sebastian Kaleta i faktycznie tak było, i to zarówno przez Grzegorza Schetynę, jak i Marcina Kierwińskiego. Też przy tej okazji, przy okazji tej bonifikaty widzimy też ten styl zrządzania Warszawą przez pana prezydenta, bo okazuje się, że raz w miesiącu są sesje, a też no, nic nie ma pana prezydenta. Ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, no jeżeli z taką kampanią wyborczą, jaką prowadził Rafał Trzaskowski, wygrał z taką przewagą, no to chyba widzi, że może sobie pozwolić na wiele. Aczkolwiek no, może się na tym przejechać, mówiąc kolokwialnie, prawda? No to pokazują te pierwsze sondaże, które zaczęły pojawiać się po tej decyzji dotyczącej bonifikat warszawskich, mówiąc w największym uproszczeniu. No, oczywiście nie można mieć stuprocentowej pewności, że to jest przełożenie 1:1, ale faktycznie w tych sondażach Prawu i Sprawiedliwości przebywa, Platformie Obywatelskiej czy też Koalicji PoKo ubywa. Rafał Trzaskowski ma, panie redaktorze, jeszcze jeden spory problem, jak odnieść się do słów swojego wiceprezydenta, które widnieją na Twitterze, które zostały tam przez Pawła Rabieja zamieszczone 13 grudnia. Paweł Rabiej napisał tak: Rada Warszawy miała odwagę wycofać się z błędów rozdawnictwa i zadbać o budżet miasta. Dziękuję w imieniu wszystkich, którzy skorzystają dzięki temu z rozszerzonych miejskich programów społecznych, edukacyjnych, antysmogowych i zdrowotnych. To były te słowa, które Paweł Rabiej napisał po informacji o zmniejszeniu tej bonifikaty. Jeśli ona jednak będzie wyższa, to co to oznacza dla mieszkańców Warszawy, że nie będzie miejskich programów społecznych, edukacyjnych, antysmogowych i zdrowotnych? No na to wychodzi, tylko że z drugiej strony no ten budżet był też wyciągnięty z kieszeni mieszkańców, bo tutaj była mowa od, jedni mówią, 1,5 do 1,9 miliarda złotych, gdyby ta bonifikata wynosiła 60%. Natomiast ja akurat z tymi bonifikatami zetknąłem się osobiście poprzez znajomych. Na przykład są takie osiedla w tym centrum biznesowo-biurowym w Warszawie, które nazywa się Mordor, w takim miejskim slangu. I tutaj ludzie mają o tyle problem, że jak 40 lat temu dostawali te mieszkania, były te bloki budowane gdzieś na działkach, gdzie na ogródkach działkowych, to nikt im nie mówił, że za 40 lat powstanie takie centrum i horrendalnie wzrosną ceny za te ceny gruntów. I ci
ludzie mają powykupywane mieszkania, chcieliby je poprzepisywać na swoich wnuków, na swoje dzieci, często to robią. Natomiast no, jeżeli by nie było tej 98% bonifikaty, to oni by nigdy tego nie spłacili, ponieważ są to ludzie, którzy są często na niskich emeryturach, na niskich rentach i niestety to by było poza nimi. A jeszcze słyszałem taką sytuację, że kiedy były wyceny tych gruntów, to na przykład w ramach jednego osiedla był blok przy bloku i były różne ceny gruntów, no bo jeden to był przy tej ulicy, a drugi był trochę głębiej w osiedlu. Wiem, że i tutaj też wiem, że spółdzielnie dosyć aktywnie się włączyły i próbowały skarżyć te decyzje. To jeszcze na koniec pytanie, panie redaktorze, o wiarygodność i dotyczącą deklaracji politycznych Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, tej koalicji POKO i samego Rafała Trzaskowskiego, bo skoro mieliśmy już 98% bonifikaty w kampanii, niedawno 60%, teraz wiele wskazuje na to, że będziemy mieli powrót do tych 98%, to jaką mamy gwarancję, że powiedzmy za miesiąc, za dwa, kiedy sprawa nieco przycichnie, nie będzie powrotu na przykład do 70% bonifikacji, albo 60% ponownie? No nie mamy do końca takich gwarancji. No jedyną gwarancją to jest jakaś presja społeczna. O tyle ona jest silna w Warszawie, że Warszawa jest stolicą, jest miastem symbolicznym i też te decyzje władzy, które są dokonywane w stolicy w Warszawie, przekładają się potem na inne wybory. Ale no, do końca nie mamy pewności. Także tutaj prezydent musi być cały czas pilnowany. No i widać, że zaczyna się z przytupem ta jego prezydentura i że radni opozycji będą mieli bardzo dużo pracy. Bonifikaty warszawskie komentował specjalnie dla państwa Jakub Pacan z tygodnika Solidarność i portalu tysol.pl. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Spokojnego wieczoru. Dziękuję. Dobranoc. Polskie Radio 24. Północ, południe. Prezydent Andrzej Duda wpisał wczoraj dwa nowelizacje ustawy o Sądzie Najwyższym i umożliwia ona powrót do czynnego orzekania sędziom, którzy ukończyli 65. rok życia i zgodnie z wcześniejszą wersją ustawy przeszli w stan odpoczynku. A o konsekwencjach tej nowelizacji z sędzią Barbarą Piwnik rozmawiał Ryszard Gromadzki. Tak się złożyło w czasie, że wczoraj Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej wydała ten ostateczny wyrok dotyczący ustawy o Sądzie Najwyższym, co powołują się w tym roku na apolityczność. Przecież każdy widzi, że każdy, kto chce to widzieć, że mamy do czynienia w istocie z działaniem bardzo politycznym ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Ta koincydencja w czasie nie jest przypadkowa, wydaje się. Jak państwo zapewne już się do tego przyzwyczailiście, mówię, że ja w polityczne spory staram się nie wkraczać, ale też oczekując na decyzję pana prezydenta, przysłuchując się tej debacie, która się przecież toczy od dłuższego czasu i będzie toczyć dalej, nachodzi mnie takie wspomnienie dotyczące orzekania i mojej praktyki sędziowskiej. Mamy teraz okres, zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia w sądach. Dawno temu, kiedy ja zaczynałam praktykę, orzekając w Wydziale Karnym w Małym Sądzie, gdzie mieliśmy sprawy z oskarżenia prywatnego, te drobne, gdzie na przykład w wyniku jakichś sporów sąsiedzkich, rodzinnych dochodziło do zdarzeń, które skutkowały wniesieniem sprawy z oskarżenia prywatnego. Tam pierwsze posiedzenie było takim posiedzeniem pojednawczym, można było zawrzeć ugodę. I myśmy z tymi sprawami, tak już w jesieni, czekali i zbierali te posiedzenia przed świętami. I jak już żadne argumenty do tych spierających się stąd nie trafiały, to wtedy odwoływaliśmy się do tego, że wkrótce wszyscy spotkają się na nabożeństwie, pójdą na pasterkę, stanie sąsiad obok sąsiada, członek rodziny obok członka rodziny i co, będą pokłóceni, zagniewani. I 99,9% ugód zawieranych wtedy skutkowało. I tak sobie, może ta historia jest długa, ale tak właśnie myślę sobie w tych ostatnich dniach, że to jest najwyższy czas do tego, żeby niezależnie, czy mamy przedświąteczny okres, czy będzie to okres poświąteczny, zdobyć się na refleksję, zdobyć się na dystans do pewnych zdarzeń, które już były i emocji, które były, i zacząć myśleć konstruktywnie i zacząć myśleć o tym, jak odbiera to obywatel i na co czeka dziś. Także jeśli chodzi o zmiany w przepisach, bo
to już nie tylko sprawa sądów i te sprawy personalne, ale słyszymy o szeroko proponowanych zmianach w prawie, w postępowaniu cywilnym, w postępowaniu karnym, które jest mi szczególnie bliskie i raczej na tym należy się skupić. Ale symptomów tej refleksji, przyzna pani, pani sędzio, nie widać. Niestety, tak rzeczywiście jest. Ale ja, choćby dziś idąc do państwa, rzadko mi się to zdarza, żebym zabierała jakieś pomocy naukowe, ale dziś na przykład dysponuję projektem zmian dotyczących procedury karnej i naprawdę polecam wszystkim prawnikom, bo zanim obywatel zorientuje się, w jakiej znalazł się rzeczywistości, to prawnicy powinni się głęboko zastanowić nad tym, czy w pędzie do przyspieszenia postępowań można stworzyć sytuację 370a. Przepis kodeksu postępowania karnego proponowany mówi o tym, że można będzie prowadzić postępowanie pod nieobecność oskarżonego, obrońcy, a więc i przesłuchiwać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet wtedy, kiedy od oskarżonego nie odebrano wyjaśnień, także wtedy, kiedy niestawiennictwo tego oskarżonego wynika z powodu przeszkód żywiołowych, innych wyjątkowych przyczyn lub wtedy, gdy usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a także jeżeli brak dowodu doręczenia mu zawiadomienia o terminie. Przecież to prowadzi do naruszenia elementarnych zasad sprawiedliwości. A dlatego też mam i konstytucję ze sobą i zawsze zachęcałam do lektury konstytucji, a nie tylko mówienia o konstytucji. I przecież artykuł 42 gwarantuje, że każdy przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania i to nie oznacza, bo w dalszej części jest zapis, że może korzystać z pomocy obrońcy, ale także ja sam jako obywatel mam prawo, które mam gwarantowane konstytucyjnie. I jeszcze jedna uwaga. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. To także mówi konstytucja. A więc konstytucyjność tych zapisów, raczej na tym powinni się prawnicy skupiać i znowu nie przerzucać się winą odpowiedzią. No, przesłania nam rzeczy naprawdę tak istotne. To jest projekt, który przygotowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest projekt, oczywiście, to jest projekt z 4 grudnia 2018 roku. To jest bardzo obszerny projekt i tam jest szereg zapisów, ale ten, myślę, najbardziej przemawia do wyobraźni, bo oczywiście nie spotkaliśmy się po to, żeby analizować projekt ustawy z 4 grudnia, ale tu jest potrzebna zgoda, tu jest potrzebna, potrzebne skupienie uwagi, a nie to, czy ktoś za chwilę będzie powoływał się na jakieś swoje uprawnienia, bo już dzisiaj słyszę pytania dotyczące na przykład przedłużenia kadencji prezesa Sądu Najwyższego, skoro ta ustawa, którą pan prezydent podpisał, no jeszcze nie jest opublikowana, zapewne to za chwilę nastąpi, mówi o tym, że ta kadencja liczy się jako nieprzerwana. No ale przypuszczam, że skoro takie pytania padają, to za chwilę też znajdą się tacy, którzy zaczną debatować nad tym, a tu są prawa obywatela i ja myślę, że... To takie bardzo elementarne, no bo przecież tak przyjęcie tych przepisów, o których pani sędzia wspomniała... Jeden, prawda, który tak najbardziej to dotyczy... To są jeszcze konsekwencje, zwłaszcza z punktu widzenia no, tej kategorii obywateli no, najbardziej jakby bezbronnych tak wobec jest. Systemu. Bo ci, którzy oczywiście, zaraz może ktoś powiedzieć, że tam są zapisy dalej, które pozwalają w pewnych sytuacjach na powtórzenie tych czynności, ale tam znowu musi na przykład obrońca wykazywać pewne okoliczności, czyli tak naprawdę to wcale nie przyspieszy, a wręcz przedłuży. Mało tego, może nas narazić w dalszej perspektywie na odpowiedzialność właśnie za naruszenie praw obywatela. I złe wyroki de facto. Tak jest. I proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, że niewątpliwie obywatele czekają na to, żeby sprawniej toczyły się sprawy przed sądem. Tylko ponieważ znajomość prawa jest tak słaba, dokąd kogoś bezpośrednio to nie dotknie i nie ekscytujemy się na przykład zdarzeniami, że ktoś 18 lat spędził w więzieniu, choć tam nie powinien się znaleźć, to dokąd... Tak, właśnie w sprawie Tomasza Komendy. Tak jest. Dokąd kogoś to nie dotyczy bezpośrednio, to mówi świetnie, szybko, szybko. Tylko wtedy, kiedy znajdzie się w sytuacji osoby, zwłaszcza osoby, którą
przewrotny lot postawił w stan oskarżenia, a rzeczywiście czegoś nie zrobiła, to wtedy ta perspektywa się zmienia i wtedy dopiero obywatel rozumie, jak ważny jest spokój, rozwaga, mało tego. I przyspieszenie procedur sądowych nie może być jakimś fetyszem, który określa... I tego, żeby sędzia nie myślał o tym, jak statystykę poprawić i ile spraw szybko załatwić. Zresztą taki przykład jest dobry, myślę, z możliwością poddawania się karze i czas jakiś temu właśnie zwracano na to uwagę, że kolejne osoby popełniając przestępstwa i chętnie poddając się karze, w pewnym momencie stawały w sytuacji osób, które miały na przykład 5 czy 10 wyroków wskazujących z warunkowym zawieszeniem, a później odwieszano wszystko, no bo takie w pewnym momencie prawidłowości przychodziły i okazywało się, że ta osoba ma jakąś gigantyczną liczbę lat do spędzania w zakładzie karnym. To wszystko wymaga rozwagi. Urządzenie człowieka to nie jest bieg na rozruchu telefon za darmo, to jak mogą być? Mogą wziąć na telewizję. Ta dyskusja rozpoczęła, pani sędzia zapewne śledzi te wątki. Mówię o zwiększeniu roli ławników, czy Parę lat temu, 10 lat temu, wyeliminowano ławników z większości spraw sądów rejonowych, to w ogóle sprawa zanikająca. U nas w sądzie okręgowym także wiele spraw jest bez udziału ławników rozstrzyganych. A ja też podkreślam, że jest to ogromna rola dla społeczeństwa i tych jest przedstawicieli, którzy biorą udział w orzekaniu. Zamyka się tylko do tego, prawda? Co te osoby mają powiedzenie, ale następnie... Zastanawiam się nad tym, czego nie zamyślę, ktoś sądu się to wygląda. Jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, które te osoby przenoszona jest w środowisko. Nie, na iPhone zamienił go. Na jakiegoś. Jak ktoś myśli o wizerunku wymiaru sprawiedliwości, to przecież jest to znakomity ktoś, kto bierze udział w wyrokowaniu, jest w stanie następnie choćby wśród znajomych czy rodziny wytłumaczyć, dlaczego taki wyrok. Na mój telefon się nie wyszło do naszego banku i chociaż dobrze z tym. Przynajmniej nie rozładuje kontrolny, jeśli chodzi o sędziego, w tym sposobie rozumowania. Przeprowadzenie narady z ławnikami to jest określona umiejętność. To tak trochę jak w tej ławie przysięgłej, gdzie sędzia przed udaniem się na naradę musi wyjaśnić pewne elementy prawa, zasady. Ja też jak przesyłałam te sprawy, to 10 razy przesyłałam. 10 razy. Się nie przestawiam. Są to porządne gówno. Kiedy przychodzi potrzeba wytłumaczenia prawa, kiedy jest konieczność przygotowania dowodów, to wtedy wyrok telefon nie byłoby problemem związanych z tym, że wypadają sprawiedliwe wyroki, gdyby przeszedł ławników. Był tak, jak zresztą kiedyś dawniej bywało, że w większości spraw, a w sądzie okręgowym, kiedyś wojewódzkim, nie było spraw bez udziału ławników, więc... Nie, może tu mam szansę. Zrozumienia tego, co ja jako obywatel jakie mam prawa, ale też jakie mam obowiązki. Piwnik już nie przestanie, dziwnie gadają.